Witam Państwa w kolejnym programie Pytamy Wprost. Dziś moimi i Państwa gośćmi są dwaj panowie. Prezes klubu sportowego Siarka, pan Dariusz Dziedzic, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora. Oraz trener tej drużyny, pan Sławomir Majak. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Pana Dziedzica przedstawiać nie trzeba, ponieważ pełni swoją funkcję, Bóg wie ile już lat w Tarnobrzegu. Właśnie, panie Dariuszu i panie prezesie, jak długo jest pan prezesem klubu sportowego Siarka? Miała być to przygoda na 5 minut, niestety, bo oczywiście dużym, można powiedzieć, tutaj sprawą jest być prezesem tak dużego klubu, z taką marką. Od 2011 jestem, 11 roku, jestem w zarządzie, czyli wiceprezesem i od 2014 będzie powstanie spółki akcyjnej, jestem prezesem klubu już, także jest to... I wszystko jasne. Natomiast tym z Państwa, którzy niespecjalnie interesują się piłką nożną, pozwolę sobie przedstawić pana Sławomira Majaka, 22-krotny reprezentant Polski. Grał w reprezentacji narodowej 22 mecze. To było w latach 95-2000. Mecze międzynarodowe, mecze później jeszcze otarł się pan o Ligę Mistrzów, prawda? Był mecz Ligi Mistrzów w pana wykonaniu. Tak, będąc zawodnikiem jeszcze czynnym, uprawiającym zawodowo piłkę nożną, grałem wtedy w Widzewie Łódź i miałem zaszczyt grać zarówno w eliminacjach do tej ligi, jak również w meczach grupowych. Rozegrałem 6 meczów, strzeliłem 1 bramkę. Fajna historia, gdzieś tam jest to odhaczone w mojej karierze jako zawodnika. Ogromne przeżycie, każdemu życzę takich doznań. Oczywiście, skoro wspomniał pan o Widzewie, to przypomnijmy, że z tym Widzewem zdobył pan tytuł mistrza Polski w roku... 97. A jeszcze na pana koncie jest tytuł piłkarza roku 97 w plebiscycie czasopisma Piłka Nożna. No to też tym bym się na pewno wszędzie chwalił. Tak, na pewno bardzo fajna rzecz. Ten rok był taki podzielony, bo po pół roku wtedy było dzielone na moją grę w Polsce, wtedy w Widzewie Łódź i kolejne pół roku już grając w Bundeslidze w Hansie Rostock, więc jakby ta kumulacja tych dwóch klubów w tym okresie, bardzo zresztą dla mnie udany okres, bo tak jak pan wspomniał, zarówno zdobycie Mistrzostwa Polski, uczestnictwo w Lidze Mistrzów, potem transfer do Bundesligi, bardzo w sumie pierwsza ta runda udana w tym klubie, bo byliśmy bodajże po pierwszej rundzie na trzecim miejscu w tabeli, więc taki super dla mnie okres i było to docenione przez kibiców, przez czytelników tygodnika Piłka Nożna. Trenerem Siarki jest pan, panie trenerze, od grudnia 2020 roku. Pamiętam, że wtedy zakładał pan sobie za cel w tym pierwszym sezonie, ta właściwie końcówce tego sezonu, bo to był przecież runda wiosenna, żeby drużynę Siarki jak najpewniej utrzymać w lidze, a jeśli zdobędzie ona piąte miejsce, to będzie sukces. Po drugim sezonie okazuje się, że wyczarował pan awans do drugiej ligi po 4 latach nieobecności Siarki w tej grupie rozgrywkowej. Niektórzy mówią po 3 latach, ale to zależy jak liczyć te sezony. Nie wiem sam, ale co pana cieszy bardziej? Czy awans Siarki do drugiej ligi, czy świeżo narodzony wnuczek Marcel? No nie da tak się tutaj odpowiedzieć na pytanie tak zero-jedynkowo. Na pewno... To żartobliwe oczywiście pytanie, panie zawodowy jak najbardziej tak, bo awans jest ogromnym przeżyciem, jest ogromną jednocześnie nobilitacją, bo nierzadko się gra na poziomie centralnym, a wiemy, że Siarka już miała tą możliwość grania kilka ładnych lat na tym poziomie i jak najszybciej się chcieliśmy do niego wrócić. Natomiast sprawy osobiste związane z narodzinami pierwszego wnuka zresztą, bardzo cieszą. Nie miałem jeszcze możliwości go zobaczyć, więc też po ostatnim meczu w poniedziałek, już będąc tam na tych kilka dni na urlopie, wybieram się właśnie do córki jej partnera wraz z tym maluchem go zobaczyć, więc na pewno dla mnie będzie ogromne przeżycie, bo nie zawsze i nie co roku się zostaje dziadkiem, więc miejmy nadzieję, że ta podróż moja do Szczecina, bo daleki wyjazd, też będzie owocna w takie naprawdę sprawy uczuciowe, osobiste. Oczywiście. Ja pytałem trochę żartobliwie, bo dla pana awans do drugiej ligi
nie jest już jakimś debiutem, ponieważ mistrzem trzeciej ligi w 17 roku został pan z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie. Finisz partii Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, tak, to była bardzo ciężka grupa, tak samo, no troszeczkę taki scenariusz tych rozgrywek był podobny do tegorocznych, bo miałem wtedy, pamiętam, w swojej grupie i Widzę w Łódź i ŁKS Łódź, więc bardzo, bardzo silne zespoły z bardzo dużymi budżetami, a nam z takiej małej to miejscowości przy udziale przede wszystkim no, sponsora głównego i dyrektora klubu, pana Dąbrowskiego, udało nam się ten awans wywalczyć, też zresztą tutaj w przedostatniej, a tam w ostatniej to kolejce. Szkoda tylko, że potem ta sytuacja klubu, wycofanie się z rozgrywek drugiej ligi uniemożliwiało zarówno i zawodnikom, i mnie pracy na szczeblu centralnym. Pytanie do pana prezesa Dziedzica. Pięknie was powitali kibice po przyjeździe z meczu z Krakowią, z rezerwami Krakowi, który zadecydował o awansie do drugiej ligi. Ale przed nami jeszcze jeden mecz, który już będzie formalnością, ponieważ awans jest pewny. Natomiast moje pytanie jest takie. Panu Sławomirowi Majakowi kontrakt trenerski wygasa z końcem czerwca tego obecnego roku. Jaka jest lub będzie jego przyszłość i czy będzie w Tarnobrzegu? Czy tak, my tutaj spotykając się z trenerem półtorej roku temu założyliśmy pewien scenariusz, plan, czyli te pół roku, tak jak znaliśmy tu wcześniej, na rekonesans, na poznanie klubu, drużyny, na ogranie też sporej ilości młodzieży, stąd tutaj trener w ubiegłym sezonie zrobił drugie miejsce w pewien system, także zaowocowało to właśnie tym, że dużo zawodników młodych mogło pograć. Na drugi, można powiedzieć, część sezonu założyliśmy wspólnie tutaj, że o coś powalczymy większego, czyli generalnie będzie to, nie wiem jak to określić, próba albo generalnie realnie walka o awans, i to się powiodło. I nasza umowa zawierała tą opcję automatycznego przedłużenia kontraktu, czyli trener minimum na kolejny rok będzie pracował z Siarką, także generalnie wspólnie na szczeblu centralnym będziemy dalej realizowali tutaj nasz projekt i naszą koncepcję. No, gratulując oczywiście tego awansu, nie sposób nie wspomnieć, panie prezesie, że w tej drugiej lidze to się trochę najeździcie. Czekają was wyjazdy do Suwałk, Elbląga, Olsztyna, że wymienię tylko te najdalsze. Najbliżej to my mamy Puławy z tego grona drugoligowców. I Lublin i Kraków, no to najbliżej. A derbów Podkarpacia nie będzie. Stal Rzeszów nie utrzymała się w drugiej lidze. Panie prezesie, czy Tarnobrzeg stać na drugą ligę? Czy będziemy mieli na paliwo? To czy tak, no nie ukrywam, że problemem by zostać było w trzeciej lidze, tak też problemem będzie można powiedzieć zabezpieczyć organizację w drugiej lidze. Na pewno przez ten rozbrat 3-4-letni, który miał miejsce z drugą ligą, sporo się też zmieniło. Dzisiaj na pewno koszty funkcjonowania na szczeblu stanowym są wyższe niż kiedyś. No i ukrywam, że tutaj pewne jakieś tam plany, deklaracje miały miejsce, jeżeli chodzi o potencjalny awans. Teraz musimy sporo pracy wykonać, żeby generalnie tutaj spiąć budżet i minimum zabezpieczyć go do końca roku, tak żeby można powiedzieć płynnie funkcjonować na tym szczeblu centralnym. Doświadczenie na pewno na szczeblu centralnym i to, co tutaj pan redaktor wspominał, jeżeli chodzi o wyjazdy, dalekie wyjazdy mamy, myślę, że podołamy temu przedsięwzięciu i chcielibyśmy tutaj dalej cieszyć kibiców już w drugiej lidze fajnymi meczami, wynikami, dobrą grą, także to taki będzie cel na najbliższe co najmniej pół roku albo sezon. Wspomniałem o paliwie, to dosyć tak też sarkastycznie w kontekście jego wciąż wyższej ceny, ale przecież to nie tylko wyjazdy są, że tak powiem, funduszogenne. Pieniądze są potrzebne na wzmocnienia. Pan trener już po tym meczu z Krakowią mówił, że nie obejdzie się bez wzmocnień, bo ten skład, który państwo teraz macie, no to będzie, kilku piłkarzy z niego ubędzie w wyniku różnych przyczyn. Nie tylko dlatego, że są za słabi, ale po prostu kończą im się kontrakty, mogą robić co chcą. Ale myślę, że pan ma na myśli wzmocnienia w sensie zakupu markowych zawodników. Na pewno tak, ale też chciałbym zaznaczyć, że to na pewno nie będzie rewolucja w składzie. To będzie bardziej ewolucja. Zresztą cała polityka transferowa klubu, odkąd jestem tutaj w, ta,
w Tarnobrzegu jest przeprowadzona logicznie z głową, nie ma wielkiej to rewolucji, kupujemy zawodników na konkretną pozycję, ściągamy zawodników też, którzy pasują nam też charakterologicznie do szatni, żeby nie było jakichś nieporozumień, więc pod tym kątem też budujemy zespół i to może nawet jest ważniejsze niż ta strona sportowa. Do tej pory się tam nam to udawało w tych trzech okienkach transferowych. Miejmy nadzieję, że te ruchy, które chcemy poczynić wspólnie tutaj z prezesem w tym okienku transferowym też w 100% się sprawdzą. Kiedy zaczynacie przygotowania do sezonu, bo w wyższych ligach to już następuje teraz. Już no jest to duży problem dla nas, że tak długo gramy, zresztą do 18. Pierwszy mecz zdaje się, panie trenerze, 16 lipca. 14-15 lipca. Mamy duży problem z tym, bo uważam, że tutaj związek musi zdecydowanie lepiej troszeczkę się zachować, bo można było na wiosnę dwie kolejki zagrać w środę i mielibyśmy już od dawna urlop i wtedy większą możliwość odpowiedniego przygotowywania się, bo przypomnę, to nie tylko kwestia jak dać urlop i kiedy dać urlop, też przede wszystkim przepoznania tych właśnie to ruchów transferowych, no i dwa załatwienia sparing partnerów. Jest bardzo mało czasu, no nie było możliwości załatwienia jakichś markowych sparing partnerów w tym okresie, ponieważ no wiadomo, tak jak pan wspomniał, druga liga już ruszyła, pierwsza to ruszyła, Ekstraklasa to ruszyła, my nie mamy możliwości z nimi grania, więc gdzieś tam udało nam się w ostatniej chwili załatwić sparing, który pierwszy będziemy grali 2 lipca z Garbarniem Kraków. Toczymy jeszcze rozmowy z Polonią w Warszawie ewentualnie, więc no gdzieś jest to utrudnione. Ale miejmy nadzieję, że jakoś nam się to uda. A wracając do pytania, no pierwszy trening, zresztą jakby to zacznę od genezy, już po ostatnim meczu w Krakowie część zawodników to już wyjechała na urlopy. Teraz dokończymy tą ligę w sobotę i następna część zawodników wyjdzie na urlopy. Pierwszy trening planujemy w poniedziałek 27 czerwca. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić kibiców na fetę. Pan prezes może uchyli rąbka tajemnicy, co nas czeka po sobotnim meczu 18 czerwca. Czyli oczywiście zapraszam wszystkich kibiców, sympatyków na ostatni mecz na godzinę 17 z Orlentami Radzyń Podlaski w najbliższą sobotę. Będzie to, myślę, że taki moment, kiedy będzie można spotkać się po raz ostatni w trzeciej lidze z drużyną, z zawodnikami, wśród kibiców. No pewnie będą też miłe elementy, czyli generalnie tutaj różne, można powiedzieć, gratyfikacje ze strony chyba władz związkowych i władz miasta. Później po meczu chcielibyśmy przenieść się i zaprosić kibiców na rynek. Będzie scena, tam będzie można, już można powiedzieć, tak face to face i w takiej troszeczkę różniejszej atmosferze pofetować bezpośrednio z drużyną. Drużyna tam dojedzie na godzinę 19 około 30, także o 17 jest mecz. Wtedy chcielibyśmy, żeby kibice przemaszerowali na rynek i tam przyjedziemy razem z drużyną po to, żeby spotkać się z nimi już, można powiedzieć, w takiej scenerii pozastadionowej, ale myślę, że to będzie fajny element. To będzie, panie prezesie, feta także na 65-lecie klubu sportowego Siarka. No zgadza się. My w tym roku, tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, przypada okrągła rocznica 65 lat, także też w tym roku będą głównie na jesieni obchody. Teraz byliśmy mocno zaangażowani w walkę awans, odłożyliśmy wszystkie te elementy na jesień, także ogólnie rzecz biorąc jest to na pewno, zbiegło się to awans razem ogólnie z jubileuszem klubu, tak, więc jest to prezent klubu, także na jubileusz klubu. Myślę, że to jest jeden z pierwszych elementów obchodów, a kolejne będą już na jesieni i tych elementów też będzie. Zapomniałem pana trenera zapytać, aby powrócił przez chwilę do swoich piłkarskich, zawodniczych wspomnień, bo tak się zbiega, że największe sukcesy klubu sportowego Siarka, skoro wspominam o tej jego historii, przypadały na początek lat 90. 3., 4., 5., 6. I w tym czasie pan był właśnie również w tej ekstraklasie, w której grała Siarka. Czy przypomina pan sobie mecze z tym zespołem? Czy przypomina sobie pan jakichś topowych naszych piłkarzy? Mam na myśli Kukiełkę, Kucharskiego, innych. Miałem przyjemność grać kilkakrotnie z Siarką Tarnobrzeg, będąc zawodnikiem zarówno Igloporu Dębica, jak i Zagłębia Lubin, więc pamięć jeszcze mam dobrą, więc gdzieś tam częstość tej historii wraca. Nawet udało mi się chyba z 2 albo 3 bramki strzelić tutaj przeciwko zespołowi, który obecnie prowadzę. No tak jak pan wspomniał, no zawodników w Siarce przewinęło o uznanych nazwiskach bardzo dużo, bo tutaj zarówno Czarek Kucharski i mój kolega z Igloporu Dębica, Józek
Stefanik, którego no, syna też mamy tutaj. Kobylański chociaż. Kobylański Andrzej, więc tych nazwisk na pewno było dużo. Mariusz Kukiełka, bardzo fajny mecz, zupełnie innej scenerii niż dzisiaj, bo te stadiony są zupełnie inne. Także tutaj też teraz jest piękna trybuna, są inne warunki infrastrukturalne, więc na pewno tak. Natomiast zawsze się miło wraca do chwil, gdzie grało się jeszcze jako zawodowy piłkarz i ja mam bardzo miłe wspomnienia z gry przeciwko właśnie to zespołowi Siarki. A teraz wpisuje się pan w jej historię. Cieszę się, że tak się stało, bo nierzadko się udaje takie coś osiągnąć. Tak jak tutaj prezes wspomniał na początku, plany były w pierwszym momencie, kiedy przyszedłem do klubu, ok, patrzymy, przyglądamy się, ogrywamy młodzież, to zobaczymy, co z tego będzie. W drugim sezonie oczywiście może nikt głośno nie mówił, nie pompował tego baloniku, że ta Siarka musi awansować, bo wiadomo, że rywali mieliśmy przed nich, bo na pewno gdzieś nie byliśmy w pierwszym rzędzie, to wymieniani chyba jako główny faworyt, bardziej tam stawiano na Podhale, na Stalową Wolę. Nam udało się wszystkich gdzieś tak pogodzić i chyba z perspektywy całego tego sezonu chyba byliśmy najbardziej równo grającym zespołem, bo też jakby świadectwo tego, że przez na 34 kolejki 28 byliśmy liderem tej grupy, więc świadczy o tym, że zespół grał bardzo, bardzo równo i bardzo pewnie. Panie prezesie, jaki cel stawia pan trenerowi na najbliższy rok? Na pewno po powrocie na nasze bezwanie, czyli drugoligowe, my no musimy tej ligi, można powiedzieć, na nowo się nauczyć, poznać ją, dlatego takim celem, który myślę, że realnym i ogólnie rzecz biorąc, który plan minimum to jest spokojne utrzymanie się na nabranie ogłady w drugiej lidze. Zobaczymy, co będzie w tym sezonie i jakie będziemy kształtować plany dalej. Na pewno chcielibyśmy na dłużej zostać drugoligowcem, utrzymać się na szczeblu centralnym i wtedy wiadomo, w zależności od tego, jakie będą warunki bytowe, że może być organizacyjne, możemy podejmować wtedy jakieś tam dalsze pozycje, a czyli dalsze plany, jeżeli chodzi o jakąś tam przyszłość. A marzenia trenera? Na pewno pan śledzi listę tych klubów Garbarnia, Kraków, no i inne tam drugoligowe zaplecza, drugozespołowe zaplecza ekstraklasy. Kto jest najbardziej takim przeciwnikiem niewygodnym, a z kogo mamy szansę ograć? Tak już króciutko. No. Króciutko, no na pewno takim topowym teraz zespołem, któremu się nie udało w tym roku awansować, będzie na pewno Motor to Lublin. No i duże miasto, duży budżet, piękny obiekt, więc na pewno tak, to będzie zespół, który będzie na pewno chciał w tym pierwszym rzędzie awansować. Większość zespołów jest, podejrzewam, w absolutnym zasięgu to Siarki. Oczywiście to się będzie wiązało też z innymi rzeczami, tak jak tutaj prezes wspomniał. Nasze wzmocnienia. Tak, wzmocnienia. To wszystko pójdzie w tym kierunku, w którym wszyscy oczekujemy, to myślę, że nie będziemy chłopcami do bicia. Na pewno celem minimum jest utrzymanie się, bo to jest najważniejsze. Byłoby miło załapać się do baraży, bo to byłoby znaczy to, że idziemy w dobrym kierunku i ta praca jest bardzo dobrze wykonywana, ale nie chciałbym teraz po prostu wyrokować. Zobaczymy, co się urodzi po pierwszych kilku kolejkach. Dziękuję panom za wizytę w studio. Do zobaczenia podczas fety na Rynku Tarnobrzeskim w sobotę 18 czerwca. Dziękuję państwu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy.